Raz, dwa, trzy. Moi drodzy, startujemy z kolejnym webinarem. Tym razem gościem dzisiaj będzie Jakub Olencki, nasz lider Mazowiecki, który skupia naszą grupę absolwentów i innych wszystkich inwestorów, internautów, którzy wokół naszej społeczności się kręcą. Właśnie w Warszawie, właśnie w Mazowieckim. Ten oto człowiek, który kto by pomyślał, on nawet by też tak z wyglądu sobie zaczął go oceniać, w życiu by nie pomyślał, że on może robić takie wyniki. Młody facet, który stawia też na rodzinę, który działa intensywnie w tym mieście stołeckim. będzie dzisiaj moim gościem. Ale zanim, to oczywiście dawajcie znać, jak słychać, jak widać. Nadajemy na Facebooku, na YouTubie. W tej chwili mamy łącznie 20 osób. Poczekamy, zbliżymy się do setki i startujemy z Kubą Oleńskim. Zrobimy dzisiaj wywiad, co u Kuby słychać, jak Kuba inwestuje. Tylko dawajcie znać w skali od 1 do 10, w skali od 1 do 10, jak słychać. Jak słychać, piszcie gdzie jesteście, gdzie słuchacie widzę pierwsze serduszko od Gosi Majewskiej bardzo się cieszę jak zwykle z nami pierwszy Artur Chorodeński Zielona Góra P.T. kiedyś taki skrót był E.T. była niesamowita bajka science fiction o jakimś małym człowieczku gdzieś tam z tamtej z tamtej krainy gdzieś tam z przestworzy ale PT jest z Torunia dzisiaj. Toruń ma bardzo piękną starówkę no i, i czasami też konferencje odnośnie inwestowania w nieruchomości się zdarzają. Nawet tam gdzieś byłem, wykładałem. Dobrze, zbliżamy się do 30 oglądających. Dawajcie lajki, piszcie komentarze, bo wtedy troszkę napędzimy system i szybciej więcej osób się przyłączy. Marcin Kurek pozdrawia z Katowic. Jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to jest to kanał, który zrzesza inwestorów inwestujących w nieruchomości. W nieruchomości. Arek Szczecin, witam cię również serdecznie. Gosia Majewska, piękną starówkę ma Zamość. Kurczę, yy, chyba w Zamościu Nigdy w życiu nie byłem, a być może raz, ale to było 20 parę lat temu. Tylko nie wiem, czy to był hełm? Nie, to w ogóle to był chrubieszów. No tak, bo ja tam w celach windykacyjnych byłem. W Zamościu nigdy, więc jak najbardziej. Natomiast mielec jest mi bliski sercu. Kiedyś z Mielca miałem kierownika sprzedaży w firmie internetowej Grzesia, który potem rozwijał mi w Białym Stoku oddział, potem w Łodzi. No, i współpracował z 10 lat w firmie mojej internetowej, osiągając niesamowite ponadprzeciętne wyniki. Nawet pamiętam, jedno z wynagrodzeń za sprzedaż, no to sięgnęła wtedy to były lata gdzieś tam 2007-2010 30 tysięcy, więc całkiem, całkiem nieźle. Tak więc w Mielcu gdzieś tam byłem. Pamiętam, Grzegorz opowiadał mi, jak u jego rodziców w domu rodzinnym. Po 25 latach strzeliła cała ściana płytek w łazience. Gdzieś tam naprężenia tak spowodowały, no wszystkie odpadły. No to niesamowita rzecz. Julia Anna Eszter. Cześć. Julia. Wczoraj z Julią miałem możliwość pić herbatę. Julia przyjechała specjalnie na konsultację do łodzi. Rozmawialiśmy na temat kalkulacji inwestycji. Julia jest muzykiem. Natomiast Obrawialiśmy wczoraj Excela, Bardzo fajnie wyszło teraz przed nią badanie rynku i działanie, działanie w internecie. Bardzo się cieszę, że jesteście. Dawajcie w skali od jednego do 10. Jak mnie słychać, jak mi widać. Zbliżamy się do 50 osób. Mamy trzy serduszka i kciuka. Serduszko Gosia Majewska dała, a kciuki Janek Marek i Robert Tosiński Dziękuję Wam serdecznie. Daniel wita z Białego Stoku, Małgorzata daje nam 10. No i Daniel Ciesielczuk, Chrubieszów, pozdrawia. Ja też pozdrawiam, w ogóle z Hrubieszowa. Mam taką fajną znajomą, która, mając 17 lat, wyjechała do Włoch. No i już tam ze 30 parę lat jest, tam się ochajtała, tam mieszka. Nawet jak ja mieszkałem we Włoszech, to tam właśnie gdzieś się przyjaźniliśmy. No i ma zaproszenie. Ania na maraton, być może przyleci specjalnie. Patryk Kowalski pozdrawia z Poznania. W Poznaniu we czwartek na Jeleniogórskiej 4. Tak, Poznań, czwartek Jeleniogórska 4 o godzinie 19.00. Mamy otwarte drzwi. Będziemy y, sobie oglądać trzy, może cztery mieszkania, które tam zrealizowaliśmy na flipie. Bardzo duże zainteresowanie, fajne, więc najprawdopodobniej dosyć szybko zejdą. Więc warto wpaść, zobaczyć. Patryk, zapraszam Cię, jak wszystkich Poznaniaków, zapraszam. Mikołaj Szwarc, Niemcy, Konrad Durnakowski, 8. To trzeba podkręcić, będzie 10, ale 8 to i tak jest całkiem, całkiem nieźle. Zbliżamy się do 60. Dawajcie jeszcze lajki, serduszka. Gosia Majewska, Mariusz Dymek, Julia też dała serduszko. No i działamy, działamy, działamy. Um... Patryk, tak, widzimy się we czwartek, super, wspaniale. Moi drodzy, jak wasze samopoczucie w dzisiejszych czasach takich niepewności, gdzie szkolą wszystkich w szkołach odnośnie przyjmowania ewentualnie tabletek na wypadek ataku jakiegoś jądrowego za granicą? Piszcie, czy Putin użyje bomby jądrowej, czy nie? Chciałbym poznać wasze zdanie, zobaczymy, co ciekawego. Jakie tutaj macie odczucia ciekawe? Nie każdy z Was napisze jeden komentarz. Facebook, YouTube nadajemy, zbliżamy się do 60 oglądających. Taki dzisiaj szybciutki będzie liveik z Kubą Oleńskim. Kuba poczeka jeszcze chwilę, ja tu napędzam naszą klientelę, żeby, żeby była sytuacja taka, że nie przychodzi, że tu prawie nie ma nikogo. Tak więc, tak, Janusz dał nam zielone serduszko. To jest w ogóle najcięższa część webinaru, bo trzeba po prostu mówić i mówić właściwie o niczym, nie? niewiele. Więc mamy pierwszy komentarz. Janusz napisał, że Putin na pewno nie odważy się. Więc bardzo mnie to cieszy, że się nie odważy. Ja się zastanawiam, czy nie ma takiej naszej gdzieś tam obrony w tym zakresie przygotowanej. Bo nie wiem, czy wiecie, ale na przykład w Malborku stacjonuje oddział tych Eurofighterów, czy tam jak one się nazywają, włoskich. One co chwila się podrywają, jak tylko Rosjanie naruszą granicę w powietrzu. Pilnują też naszych granic, nieruchomości i tak dalej. Jeden milion zysku na gruncie, to bardzo ciekawie brzmi. Witam Cię serdecznie, Kuba. Musisz włączyć mikrofon. Jestem, jestem. Witajcie, witaj Wojtku super, Julia pisze, że dobrze nie użyje opinii, bo kto chciałby przejąć skażony teren, to straszenie ja, no to bardzo dobry argument, tak Mikołaj uciekł do Niemiec więc widzę, że się boi, ale mówi, że że jest bezstresowo jak mnie słyszy, no to ciekawe Artur Chordeński, Zielona Góra to tak bardzo dobrze, bo na zachodzie więc się nie boi, daje 1% Bogdan Śmiłek, Południe Polski Bogdan, jak ja cię dawno nie słyszałem Oczywiście, że nie użyję wyłączyć telewizję. Bardzo się cieszę, że... Tak, bo jest to jest najlepsza uwaga. Kuba. Kuba, oddaję ci głos. Powiedz dwa słowa wprowadzenia. Co ty myślisz? Słuchajcie, zachować spokój i robić swoje przede wszystkim. Z uśmiechem na ustach, z entuzjazmem. Dawać dużo wartości ludziom i społeczeństwu dookoła. I to jest chyba recepta na trudne czasy. Chyba tak, tak. O, jeszcze zanim rozpoczniemy to właśnie dzisiaj ogłosiliśmy konkurs na najładniejszego flipa w ostatnich trzech latach. Jak zrobiłeś jakiegoś fajnego flipa w ciągu ostatnich trzech lat i masz na to dowody w postaci zdjęć, no i oczywiście aktu notarialnego, co możesz brać udział w konkursie? I pod adresem www.wivn.pl łamane na konkurs, ja może tutaj napiszę www.wivn.pl na konkurs, mamy wyjaśnienie o co chodzi. Czyli o bardzo prosta sprawa. Nadsyłacie nam cztery fotki swojego najładniejszego flipa, My przez trzy dni to wertujemy, przygotowujemy, publikujemy, a potem jest głosowanie i tydzień trwa głosowanie, a na naszym maratonie w największej konferencji dotyczącej inwestowania w nieruchomości, gdzie skupimy wydaje mi się 800 osób, albo ponad 800, bo to jeszcze różnie będzie, w Warszawie w kolejny weekend będzie rozstrzygnięcie i wręczenie nagród, a nagród troszkę jest, jest kilka fajnych nagród naszych, jest drukowana strefa nieruchomości, są książki dostęp do portalu, który monitoruje rynek nieruchomości podkluczyk.pl, ale także szkolenia, szkolenie z remontowania dwudniowe, szkolenie ze sprzedaży nieruchomości jednodniowe, szkolenie z pozyskiwania perełek, więc jak lubisz fajną zabawę, to wchodzisz na tą stronę i tam instrukcja jest, wysyłasz nam te zdjęcia i działamy, a potem będzie ostro, będzie głosowanie. Kuba, czy ty masz takiego swojego najładniejszego flipa? Bardzo ładnego flipa zrobiłem, przyniósł 360 tysięcy zysku. Mam zdjęcia. O kurde. No to nieźle. Ty o tym będziesz opowiadał na maratonie właśnie w weekend ze Sławkiem, czy o czymś innym będziesz opowiadał? Wiesz co, akurat o tym flipie za 360 tysięcy nie będzie bardzo dużo, bo zrobiliśmy też flipa, w którym zarobiliśmy milion złotych. I o tym znacznie więcej chcę opowiedzieć. Bo te 360 tysięcy to jest jakaś taka wiesz ewolucja po prostu. Robiliśmy flipy za 80, 100, 140, 180. Prawie 200 razy tam zaliczyliśmy, chyba u ciebie jako rekord na wiwnie, gdzieś w 2018 roku. Jak dobrze pamiętam. No i teraz się trafiło tak planowo miało być 200 wyszło 360. No dobrze, posłuchaj no, Kuba, więc tak, nie mówimy nic o Flipie za milion, bo o tym będziemy rozmawiać na maratonie. O. Kuba o. będzie miał swoje indywidualne wystąpienie, bo jak wiecie, są trzy panele, na których będziemy zgłębiać ze specjalistami. W każdym panelu jest kilku specjalistów, to można sobie na stronie zobaczyć. Jeśli chodzi o takie tematy, jak? jak pozyskiwać dzisiaj nieruchomości dobrze, jak je sprzedawać skutecznie, i trzeci panel będzie, co przyniesie przyszłość. Zobaczymy, jakie komentarze będą, jakie są odczucia, ale poza tym masa kontaktów, wiedzy, informacji. No i kilka wystąpień indywidualnych, i takich wystąpień mamy dosłownie cztery albo pięć. Będzie specjalistka. Pani Kuniewicz, która przedstawi nam statystyki, liczby. No, i to jest materiał zebrany, taki matematyczny, ekonomiczny, więc będzie bardzo fajnie. Potem mamy właśnie. Kubę i Sławka, którzy opowiedzą o tym, filmie o tym flipie za milion. Potem będzie Łukasz Milewski, który nas zmotywuje. To człowiek, który zapraszał największe postacie zagranicy motywacyjne. Organizował konferencję na 25 tysięcy osób, będzie nas motywował. Będzie też Adrian Gorzycki i jeszcze jeden człowiek niespodzianka, który ma niesamowicie duży kanał i ma dużo do powiedzenia w zakresie nieruchomości, więc będzie, będzie bardzo, bardzo fajnie. A poza tym wymiana kontaktów, informacji. A tu w tle widzicie takie tam flipki, które ja robiłem. Trochę ładniejsze, trochę mniej ładne. One sobie tak będą teraz lecieć w tle, a my sobie rozmawiamy dalej z Kubą Oleńskim, który jest naszym liderem na Mazowszu. Spotkania organizuje regionalne, ale też jak widać w wiedzie Prym. Nie ogłaszaliśmy flipa, a jeśli chodzi o największy zarobek bo Kuba wiadomo byłoby, żeby wygrał wtedy 360 tysięcy zysku, do ale już oddaję głos. Kuba, o co chodzi z tym flipem? 360 tysięcy zysku to naprawdę dużo. Ja wczoraj podpisałem w imieniu inwestora, z którym robię flipa 50 na 50, akt notarialny, gdzie mieliśmy tego zysku 160 tysięcy, więc to już jest bardzo, bardzo dużo w Łodzi na pierwotnym, przy mieszkaniu 65-metrowym, a ty opowiadaj, co to za mieszkanko było i jak to się udało zrobić. Jasne. Słuchajcie, Wojtku, ja tylko jedną rzecz sprostuję. Mówiłeś, że będziemy mieli na maratonie wystąpienie indywidualne, a to nie jest do końca prawda, bo będziemy razem we dwóch ze Sławkiem, także to no będzie, będzie jedyne indywidualne, wystąpienie, indywidualne, które będzie, a, a, pa, które wystąpienie będzie w parze. I to będzie chyba taki trochę precedens, bo nie wiem, czy nie przypomniał sobie, czy na którymś maratonie jakiś, jakiś inwestor występował w zespole razem ze swoim wspólnikiem, z którym realizuje. Inwestycje. To w parach, to, że myślę, że powali, nie? O, okej, okay, dobra, A. dobra, to zwracam chamę. Czyli na coś przykład coś. pamiętam Tomek Sienkiewicz, z Jolą Sienkiewicz. A, albo okay. na przykład e, pamiętam jak Darek e, Donat z Magdą jeszcze wtedy nie była jego żoną występowali. A to małżeństwa, albo albo pary takie, wiesz, mężczyzna kobieta. To oni, byli, natomiast... oni wtedy byli parą i stwierdzili, że jak zrobią dobrze jednego flipa, to się i się hajtali. No my ze Sławkiem się nie hajtamy, bo każdy z nas jest małżony, także. No, tak, tak. Ale Sławek to e... moment, bo on tam e, jakiś fajny startup wymyślił. E, e, i całkiem nieźle mu tak. to prosperuje w internecie. Receptomat chyba, tak? Tak, Receptomat. Sławek jest, rozwija swój startup, taki technologiczny z pogranicza technologii i medycyny. Świetnie mu się to rozwija. No nie ma wiele czasu na nieruchomości, bo swoją energię oddaje zupełnie gdzie indziej i stopy zwrotu są znacznie, znacznie wyższe. Także... Ale ciekawe, bo trzy lata temu miała możliwość na scenie występować jego żona Kasia Stankiewicz, mecenas, tak, tak, która tak, tak. też opowiadała o ciekawych, ciekawych rzeczach. Gdyby ktoś chciał posłuchać wystąpienia Kasi, to mamy zarchiwizowane i możemy wysłać, tylko trzeba do nas przysłać informacje na infomaupa.wiv.pl. Ale powracamy do waszego flipa, bo Kuba, wiesz co, odezwał się ktoś z internetu i mówi... Yy, wiesz co, Wojtek? Bo ten flip, o którym Kuba mówi, to on by się nie wydarzył, gdyby nie ja. Jak no, na to, pewno. Słucham, Oczywiście, słucham? że tak. No, 100% słucham? racji. Słucham? 100% racji, ponieważ, Wojtek, gdybym Cię nie poznał w 2016 roku, ostatnio to sprawdziłem. Ja zacząłem szkolenie w marcu 2016 roku. To była szósta albo siódma edycja. No i wtedy ja pamiętam jak szczerze mówiąc wczoraj, yy, że ja ci zawracałem tak głowę, no nie no to badanie rynku to jest takie strasznie trudne, w ogóle nie, no trzeba chodzić i oglądać i ty mnie tam przytykałeś i mówiłeś dawaj do przodu, nie poddawaj się, rób. I w końcu zrobiłem tego swojego pierwszego flipa i był to gotowiec inwestycyjnej. Wyszło fajnie. No tam 40, chyba 5 tysięcy zysku na początek. A ja a pamiętam, zaprosiłeś nas na drzwi otwarte, a potem na dół zesz... tak. zeszliśmy był jakiś plac. Pamiętam, i dobra lodziarnia była. Dobre lody sprzedawał. Tak, były, były lody, tak, zrobiłem drzwi, o... drzwi. Otwartych drzwi wszyscy musieli stać w korytarzu, bo były bardzo małe pokoje i bardzo mały korytarz, kuchnia w korytarzu. Także było ciasno, ale udało się fajnie zarobić. Drugi flip, to e, mój drugi flip, e, moim inwestorem była moja przyszła żona, która wzięła po prostu kredyt, także twoja przyszła żona może być twoim inwestorem. No, I udało się, tam wykręciliśmy jeszcze większy zysk. Trzeci, czwarty, czwarty to już był chyba właśnie rekordowy flip z tego co pamiętam na 180 czy 200 tysięcy gdzieś w tych granicach. I to tak poszło, no i w tej chwili to już za mną tak jeden, 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 jeden za drugim, już za mną prawie 50 mieszkań zrobionych, tak jak sobie ostatnio to policzyłem, w różnej, w różnej formie i gotowce inwestycyjne, pokoje, kawalerki, cesje robiłem w Warszawie, w Łodzi, no jakoś tak Wojtek, no sam doskonale wiesz i, i znasz to pewnie ze swoich absolwentów, że jak już zaczynasz wpływać w ten ocean, to płyniesz, płyniesz i płyniesz, bo po prostu wiatr wieje w żagle tak, że, że nie ma co się zatrzymywać. I e, tutaj potwierdzam, no to jest jakby, Kuba, jakby moi, ja moje zesłuch, swoją zasługą. Ja mówię, że y, ktoś dowiedział się, że będziesz występował na maratonie, mhm. będzie ci opowiadać o flipie za 360 tysięcy i ten ktoś zadzwonił do mnie i mówi Wojt, Wojtek, ale Kuba ze Sławkiem by nie zrealizowali tego flipa, gdyby nie ja. O kim mowa? Tego za 360 tysięcy zysku. A, Ale, okay. dobre. Dobre, Ale nie, to też, to, też jest, to też jest Wojtek, to też jest A, Wojtek, jeżeli się pokrywa wszystko, potwierdzasz, wszystko, tak? potwierdzasz, tak, potwierdzasz? Tak, pozdrawiam tak oczywiście, no to już jak najbardziej, bo dzisiaj nawet z Wojtkiem rozmawiałem na ten temat. No to opowiadam, e, jak znaczy... to było w ogóle, gdzie znaleźliście nieruchomość, jak to wyglądało? Słuchaj, temat, temat był taki, że osiedle było dość nowoczesne i sprawdzone, bo robiło tam już wcześniej flipy kilku fliperów. To jest Włochy, Warszawa, tak? Na tych Włochach w Warszawie było, nie wiem, 12 czy 14 flipów zrobionych. Każdy z nich generował bardzo dobre pieniądze na poziomie 150 do 200 tysięcy zysku. To były często większe mieszkania, czyli takie między 80 a 120 metrów. I ten flip, możliwość tego flipa w ogóle zupełnie od kogoś innego trafiła do mnie chyba w 18 albo 19 roku praktycznie. Ja się wtedy nie zdecydowałem. Jakoś nie uwierzyłem w tą lokalizację, stwierdziłem, że nie, to się nie, to nie zagra. No i wyobraź sobie, że zadzwonił do mnie właśnie Wojtek i mówi: Ja tam zrobiłem trzy mieszkania, miałem trzech inwestorów, natomiast wpadło mi jeszcze czwarte, które jest ostatnim mieszkaniem u dewelopera w tej inwestycji. Mówi, że on już tam nie chce robić, że on się przenosi gdzieś w zupełnie inne miejsce w Warszawie. Mówi, że może to odstąpić. No to szybko uzgodniliśmy, jaka to będzie stawka. Wojtek dostał swoje odstępne, a my przystąpiliśmy do roboty. I jaki jest klucz sukcesu? Otóż okazało się, że było to ostatnie mieszkanie w inwestycji. Deweloper wobec tego sprzedawał je jeszcze praktycznie po starych cenach. Także wyobraźcie sobie, że w roku 2021, mniej więcej chyba w okolicach czerwca czy, czy, czy sierpnia, mieszkanie na warszawskich Włochach, jeżeli się nie mylę, można było kupić za 6900 zł za metr. I polegał na tym, że było to po prostu ostatnie mieszkanie w inwestycji. Więc ceny w okolicy już oscylowały między 10 a 11 tysięcy za metr. I było to mieszkanie 100-metrowe. Także kupowaliśmy po prostu po starych cenach, a sprzedawaliśmy już po nowych, bo wykończyliśmy je i sprzedaliśmy je za 13 albo 13,5 tysiąca za metr. Musiałbym policzyć. 13,5 chyba wyszło. No, <laughs> Także to nie. jest. To, to, tu, jest, tu jest jakby sukces tego flipa, bo okazało się, że jak planowaliśmy, planowaliśmy zarobek na poziomie 200 tysięcy. Minęło trochę czasu. Tam cały ten flip się zamknął chyba w 7,5 albo 8 miesięcy. E, dokładnie. Zaraz jeszcze zerknę i sprawdzę. 270 dni dokładnie minęło. O. E, no, to sprzedawaliśmy po nowych cenach, no i. Bez stresu, sprzedało się teraz w sierpniu. Tak? Tak, w sierpniu tego roku. Także mimo nawet wojny, mimo tego, co się działo wcześniej z wirusem, przyszedł klient, zapłacił gotówką, zakochał się w mieszkaniu i kupił. Niezwyczaj. Ja ci powiem, że to mieszkanie, które wczoraj sprzedaliśmy, to też jest mieszkanie, które stało 6 miesięcy. I to jest jedno z mieszkań, gdzie ostatnio podnieśliśmy cenę z 9300 na 10600. Po prostu podnieśliśmy ceny, bo zauważyłem, że tak ceny skoczyły w, w Łodzi, w centrum, do góry. No i nie trzeba było czekać długo. To znaczy, żeby się dobrze wyrazić, to nie to, że podnieśliśmy cenę i dlatego klient się zgołosił. Nie, po prostu trafił się klient, który chciał w tym miejscu kupić, zobaczył, że to jest dobre mieszkanie, w dobrym miejscu, w dobrej cenie i kupił. O, to nie jest wykluczone, że to jest właśnie to mieszkanie. Tak, to jest dokładnie to mieszkanko, które tutaj widzimy, więc... A moje, moje miało bardzo podobny układ. No. Ja mogę zresztą pokazać, szczerze mówiąc, jeżeli możemy tutaj zrobić share screen, to... Chyba możemy, a ty możesz tam sobie gdzieś je... No, to na dole gdzieś tutaj się tak, robi. Tak, tak. Już no czy no to daj. widać? O, widać. Uwaga, zmieniamy. No jest, super. To jest, to jest to No super. Tak. Czyli jakby osiedle było już zupełnie wykończone, nowe. Daj chwilę na garażę, bo tak szybko żeś przeskoczył. No bo trochę tych zdjęć jest. Wiesz, no to ja dobrze, tak chciałem... pokażesz na wszystkie. O, patrz, jak pięknie tutaj jest krateczka zrobiona. Ja teraz w Poznaniu na jednej inwestycji mam ważne nieruchomości, także że musisz mi podesłać to zdjęcie. Ja muszę to wysłać do wspólnoty. Wśród nie ma problemu. Spotkanie wieczorem, od... przełożyłem drzwi otwarte na czwartek przez to, ale właśnie chodzi o to, żebym pokazał im, że trzeba takie kratki wstawić, bo się jedzie samochodem łupcup, 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 łup No Denerwuje mnie to strasznie. Jak masz sportowy samochód i zawieszenie sportowe, a no to łupcup, łupcup, no to cię denerwuje w końcu, nie? No ale fajne zdjęcia, bardzo ładne. Tak, Osypia lęka, proszę bardzo. Jakiś Budda sobie ja tak śpią... Przerzucam. A dajmy, daj, no na tą, daj no na tą kanapę, finisz trzy zdjęcia. Kurczę, to jest... Tak, no to taką dosyć podobną kanapę. A nie pytaj mnie, co to za kanapa, a to akurat mój zespół po prostu wybiera. Musiałbym wrzucić akcenta i zobaczyć. widziałem. Dobra, dalej, ale może to niekoniecznie. To chyba jest Ikea, wiesz? Pewnie nie jestem na stole. Chociaż nie, bo tutaj jest taki narożnik razem z tym, no to może niekoniecznie. Ale bardzo ładne, kurczę, powiem ci. Tutaj fajnie. widok, wiesz? Ludzie, ja, ja to mieszkanie w ogóle prezentowałem trzem lub czterem moim inwestorom, z którymi ściśle współpracuję, i każdy mówi tak. Nie, bo to jest widok na ruchliwą ulicę. A ja mówię, poczekaj, poczekaj. Usiądź sobie na kanapie, na tej tutaj, tak? I jak zrobię, zrobisz ładną zasłonę balkonu. Ja tego, tego jeszcze oczywiście wtedy nie było, ale ja to już widziałem gdzieś tam oczami, wyobraźni, to nie będzie widać nic poza horyzontem. A jak zamkniesz okna, to nawet nie będzie słychać tej trasy. I klient to kupił. Tu jest ten dobry przykład. Jest jeszcze zdjęcie bez osłony na balkonie. Fajna wyspa w kuchni. Duży salon z jadalnią. Stronne, bardzo wysokie w ogóle mieszkanie. Takie prawie tam 2,93 metry ono miało wysokości, już nie pamiętam dokładnie. Drzwi bezprzylgowe. Tutaj deska barlinecka. dwie łazienki, także naprawdę bardzo w ogóle wysoki standard z klimatyzacją w salonie, z klimatyzacją w sypialni, tutaj to widać, smart home, także 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 no bardzo fajnie. Wracam do ciebie. Super, a może masz jeszcze jakieś inne zdjęcia swoich innych poprzednich nieruchomości, o których chciałbyś coś powiedzieć? Bo tutaj prosta sprawa, rynek pierwotny, Wojtek zadzwonił, mówi: Kuba, bierz ostatnie mieszkanie, wziąłeś super przebitka. kurczę kupić w takich cenach poniżej 7 koła, sprzedać 13, no to jest naprawdę super sprawa. Mieszkanie 100-metrowe, no to ok, a teraz ile miał? Coś koło 12 metrów, z tego co kojarzę. No ja to nieduże. Tutaj mam na przykład też ciekawe mieszkanie. To też z tego roku mieszkanie, akurat już pokazuję. I to jest zupełnie jakby inny klient. Także zobaczcie różnicę, że łazienka w wersji takiej naprawdę, naprawdę podstawowej. No, ja się troszeczkę tam pokłóciłem z zespołem na temat tych płytek, bo oni zoptymalizowali koszt tych płytek do 20 czy 25 zł. Ja nie jestem wielkim fanem tej łazienki. Ale to nie wygląda na zdjęciu. Bardziej ta szafka nie... taka, Bardziej ta szafka taka szpitalna trochę, nie? Ale on tutaj. To ja no, ja tu mam jest nie jedno zdjęcie, bo to wyglądało jak urządzona sypialnia. Normalnie. Cofnij dwa zdjęcia. O, normalnie kurczę, a to taki kącik. To jest śródmieście Warszawy, z takim podwórkiem, można powiedzieć. Akurat parter. Słuchaj. No i wielka, wielka półność. Tak? Na, na tą sypialnię, Daj no jeszcze na tą sypialnię. A tą? Czy poprzednio. Nie, jeszcze cofnij, cofnij, bo my też tak robimy, o patrz, tutaj masz miejsce przygotowane, żeby wstawić łóżko, nie? Tak. I mamy super łóżka z metalowymi stelażami, takimi właśnie, na których materac się kładzie i, i, i drewna, drewniane poprzeczki z, ze schowkiem wspaniałym, obite zamszem czarnym za 1900 zł, więc jakby ktoś chciał, to w sklepie Rentiera tak można tak. takie sobie dobierać łóżeczka. No my tu zrobiliśmy błąd, wiesz, Wojtek akurat, bo powinniśmy wstawić ten materac zdmuchany i, i, i zostawić go przykryć na ale akurat tutaj ktoś, kto koordynował to mieszkanie, nie zrobił tego na czas sesji, także no błędy się zdarzają również w takim biznesie, no ale się sprzedało. Jeszcze brakuje zmywarki, też no tak czasami zgrać ten proces na zmywarkę, My to zazwyczaj zmywarek nie dajemy, nie dajemy też lodówki, dajemy płytę o piekarnik okap. Jak to u ciebie jest? My bardzo różnie, najczęściej wstawiamy to co widać, czyli płytę, piekarnik, płytę okap, tak jak tutaj widzisz, tutaj nawet zmywarki nie było, natomiast najczęściej jest tak, że tą maskownicę na zmywarkę po prostu powiesimy, tak, tak żeby nie było takiej dziury jak tutaj. Potem Ale u nas się drzwiczki, nie? Koordynator tego, tego nie wykonał, no, bardzo jakoś to nie razi w oczy, akurat chyba to zdjęcie nie było, nie było um, widoczne na ogłoszeniu, tylko jakieś inne pewnie wybraliśmy. Ja wam pokazuję po prostu wszystkie zdjęcia. Jaką sesję całą dostałem od, od fotografa. Nie, nie wybieram tutaj tych zdjęć. Mhm. To jest salon. Mieszkanie było tyle fajne, że ono miało 52 metry, miało trzy pokoje i oddzielną kuchnię na tym metrażu. Także mało jest takich mieszkań po prostu. I dzięki temu też dość szybko się sprzedało. Jeszcze mogę Wam szybko pokazać. Fajne gotowce też zrobiliśmy. Nie wiem, czy mogę to pokazać tak na szybko. No, pewnie, pewnie. Ostatnio. A to gotowce, akurat to już mamy. Robimy te gotowce, akurat te, które Wam pokażę. Już trzecie albo czwarte mieszkanie dla tego samego klienta, bo to jest robione na zamówienie, to nawet nie wychodzi na rynek tak naprawdę. Także już prezentuję. Share screen, dobra. I to jest tak, to wygląda. Mikrokawalerki, też parter. Każda kawalerka ma swój ogródek. To już jest tak, tak sprzedajemy gotowe, przygotowane mieszkania dla. Jeszcze momencik, pokażę drugą. Tutaj taki wystrój pod wynajem no to to jest ma cieszyć oko i być praktyczne, tak tutaj nie ma jakichś wodotrysków też jest to są małe przestrzenie także to jest taki przykład tego co robiliśmy w tym roku mniej więcej nie wszystko jeszcze o tym jeszcze ze 3 mieszkania można było pokazać Nieźle. Powiedz mi, a jakie jest Twoje w tej chwili podejście do sytuacji, która jest, która nas otacza? Jak oceniasz, w którą stronę ta gospodarka pójdzie? Czy w tej chwili inwestujesz i masz jakieś problemy, czy nie? Opowiadaj. Wojtek, prośba o powtórzenie pytania, bo mi coś zaczęło przerywać. Pytałem, czy dzisiaj prowadzisz jakieś inwestycje? I jak oceniasz sytuację na rynku w tej chwili, w którą stronę to wszystko zmierza? Na tę chwilę robimy coś ciekawego, bo uczestniczymy w takim projekcie nadbudowy kamienicy w Warszawie, i to jest projekt, w którym powstanie około 8 lokali. My z tych lokali kupujemy 5 albo 6, bierzemy na to inwestorów, wykańczamy i to będą gotowce inwestycyjne. Także praktycznie robimy sobie nadbudowę kamienicy. Poprzez firmę, która nam to robi na zlecenie. Także nie zatrzymujemy się, robimy dalej. Ja też szukam dalej sobie działek na flipy dla siebie, pod deweloperkę, no zobaczymy. Mamy kolejną kamienicę, taką, lubimy niewielkie kamienice, takie na poziomie 300-500 metrów. Także też gdzieś tam w tej chwili negocjujemy jedną z takich kamienic w rejonie Praga Północ. To są już takie inwestycje w okolicach, zakup w okolicach miliona, półtorej miliona. A sprzedaż, no, czy wraz z całym remontem, budżet na poziomie około 3-4-5 milionów, gdzieś w tym przedziale. Tak? Także my się nie zatrzymujemy, my robimy swoje. Natomiast no, w takich inwestycjach też to, co mogę powiedzieć, są trochę wyższe marże. Więc rzeczywiście warto się również zainteresować takimi trochę trudniejszymi, bądź mniej dostępnymi nieruchomościami. Okej, okay, a jak Twoja ocena bieżącej sytuacji na świecie, w Polsce. Wiesz, co Wojtek, ja postrzegam tą sytuację w tej chwili w ten sposób, że widzę, że jest znacznie mniejsze zainteresowanie inwestorów i fliperów na rynku, jakby jest mniejszy tłok, tak? Także w pewnym sensie można powiedzieć, że jakby ta sama liczba okazji bądź nawet większa, trafia do mniejszej liczby inwestorów, więc jest trochę więcej czasu na negocjacje. E Działamy, my robimy swoje, tak. Jakby, jeżeli jesteś specjalistą, jeżeli traktujesz ten biznes profesjonalnie, jeżeli wiesz, co robisz, jeżeli masz dobre ceny, gdzieś tam wynegocjowane, czy masz dobre relacje z ludźmi, którzy dostarczają ci perełki, potrafisz to analizować. No, ja robię to w sumie inwestycje szósty rok, tak? Dobrze liczę od 16 roku, tak, no to, to, to lecisz dalej, tak? To... Jakby ja nie, nie widzę potrzeby, żeby się zatrzymywać. No, no dobrze, no może delikatnie. Wszyscy mówią, że mm, będzie gorzej, że, że w ogóle się nas bieda i w ogóle wszyscy pomrą tej zimy, bo będzie tak strasznie zimno. Um, I w ogóle rząd chce nam ukraść wolność, bo wprowadza jakąś um, mega głupią ustawę. No co ty na ten temat sądzisz? No tak, Wojtek, ale jasne, że tak. no Wszyscy mówią dookoła, ale tak jak tutaj ktoś napisał w komentarzu, po prostu wyłącz telewizor w pewnym sensie e, i rób swoje. I tyle mogę to w jednym zdaniu podsumować. No pytanie, czy wiesz, czy, czy się boję, czy, czy nie obserwuję sytuacji? Obserwuję sytuację, czy się boję? No, nie powiedziałbym, że się boję jako emocjonalnie. Ja bym powiedział raczej, że reaguję na to, co się pojawia na, na tym rynku. Tak? No jeżeli słyszę, że nie wiem, Putin chce puścić bombę atomową, no to trzeba po prostu uciekać. Tak? Ale, ale ja nie zamierzam w tej chwili uciekać, i jakby stadnie emocjonalnie za granicę, bo to, to nie o to chodzi. No, jakby no dobrze, reagujemy no na, na to, co się kontakt, dzieje na, na bieżąco. Masz kontakt z tak dużą grupą naszych inwestorów w Warszawie. Jakie są ich mhm. odczucia? Inwestują, działają, przerwali, boją się, sprzedają, stoi, jak to tam jest? Wiesz co, może tak, z rynku takie wiadomości są mniej więcej takie od każdego na spotkaniach regionalnych, że klient, który jest na rynku, to jest klient gotówkowy. I to się też potwierdza chyba w Twoich badaniach, w Twoich ankietach, więc praktycznie na rynku nie ma klienta kredytowego. No to to może chyba każdy potwierdzić w całej Polsce w tym momencie. Czy ludzie inwestują? Odpowiadam Ci tak. Ja widzę po frekwencjach na spotkaniach regionalnych, jest mniej osób zainteresowanych inwestowaniem w obecnych czasach, ale to jest to, co powiedziałem na początku. No po prostu mniej nas jest, więc ta sama liczba okazji trafia do mniejszej liczby inwestorów. Czy ludzie inwestują? Owszem, inwestują. Z prostego widzenia to jest ta reakcja 20-30% w skali roku. Więc ludzie po prostu próbują te pieniądze zapakować w coś, co ma jakąkolwiek wartość. Dla większości ludzi w Polsce, w tym kraju, to są nieruchomości, tak? Można powiedzieć, nie wiem, złoto czy coś. Ja nie jestem specjalistą, nie będę tutaj się wypowiadał na tematy inne niż nieruchomości. Natomiast Polacy chcą inwestować w nieruchomości, chcą lokować kapitał, także Ktoś, kto jest świadomy, obserwuje sytuację, interesuje się ekonomią, widzi co się dzieje z gospodarką, z polską złotówką, która cały czas się osłabia w stosunku do innych walut, po prostu próbuje ochronić swój kapitał i najczęściej wybiera nieruchomości. Będzie kryzys, korekta cenowa czy nie? Powtórz, proszę. Czy będzie kryzys, czy będzie korekta cenowa czy nie? Chciałbym mieć szklaną kulę, bo zrobiłbym bardzo dużo pieniędzy, ale tak jak mówiłem wcześniej, ja nie wróżę z fusów, tylko reaguję i dostosowuję swój biznes pod to, co się dzieje w otoczeniu. Także, jeżeli mnie pytasz, na przykład, co, no to, tak jak sporo osób chyba mówi: inwestuj w małe mieszkania do 40 metrów. To jest zawsze bardzo płynny rynek. Do każdego klienta gotówkowego na takie mieszkanie praktycznie stać najbardziej płynne mieszkania. Drugi rynek, no to, to są mieszkania super luksusowe. No to macie przykład tego flipa, który my zrobiliśmy 100 metrów, mieszkanie sprzedało się za 1,3 mln zł, tak? E, także e, no to jest też rynek, e, który jest, jest on dużo, dużo mniejszy niż tych mieszkań małych, tak? Ja bym powiedział trzeci rynek, który w tej chwili e, będzie, uważam, e, mocno rósł w i będzie na topie, to jest rynek gotowców inwestycyjnych, ponieważ... E, Stawki najmu nam bardzo, bardzo rosną. Ostatnio czytałem dane, że to jest 16 praktycznie procent miesiąc do miesiąca. Przepraszam, miesiąc do miesiąca w poprzednim roku, czyli w zeszłym roku 16% niżej był najem, w tym roku jest 16% wyżej na skali, w skali całej Polski. Także ceny mieszkań trochę się zatrzymały, Ponieważ deweloperzy nie mają bardzo dużej sprzedaży, natomiast stawki najmu rosną. Oznacza to w dużym skrócie, że rentowności będą rosły w najmie. Oczywiście one prawdopodobnie nie wyprzedzą obecnie inflacji, która jest rekordowa. Natomiast gdzieś tam w skali całego roku uśredniając. No myślę, że to będzie bardzo fajna alternatywa do tego, żeby lokować pieniądze właśnie w takie produkty na najem. Także my również właśnie dlatego szukamy na rynku produktów na najem. Jeżeli mnie pytasz, co ja robię, no to ja właśnie po prostu modyfikuję swoją strategię również pod to, co się dzieje obecnie na rynku. Bardzo dobrze. Ja teraz w komentarzach wrzucam informację o tym, aby wypełnić ankietę. Porównamy sobie, jak to na różnych rynkach wygląda. Klikasz, uzupełniasz tam dosłownie pięć pytań. Jeżeli jesteś aktywnym inwestorem, to uzupełniaj, tak? I po ile się sprzedają nieruchomości, po ile ty sprzedajesz. Podsumujemy to jak przy poprzedniej ankiecie, no i sobie tutaj odpowiemy. Kuba, a jest zastój? Czuć ten zastój w Warszawie? Jak sytuacja wygląda? Jest obrót mieszkaniami? <laughs> Trudno mi powiedzieć, tak się uśmiechał, bo my sprzedaliśmy wszystkie mieszkania, jakie mieliśmy. Ale tak zupełnie szczerze, jeżeli słucham swoich znajomych, kolegów, słucham ludzi na spotkaniach regionalnych w Warszawie, to zastój był w wakacje. I tuż zaraz po wakacjach, można powiedzieć, że gdzieś tak od połowy września, od końca września, początku października, ta sytuacja ruszyła się bardzo, bardzo znacznie. Nawet właśnie Wojtek, z którym dzisiaj rozmawiałem, który mi dostarczył tą perełkę, też ostatnio poinformował, że sprzedał chyba trzy czy cztery swoje mieszkania, które mu dłuższy czas stały. Także w tym momencie, październik, myślę, że jeszcze listopad, to będzie dobry okres do tego, żeby sprzedawać. Więc jeżeli masz coś na sprzedaż, to zintensyfikuj działania promocyjne, porozmawiaj z skutecznymi agentami, tak, zmień coś, co do tej pory robiłeś, no jeżeli chcesz sprzedać coś, co dłuższy czas ci stoi, to zadziałaj właśnie teraz, bo w grudniu będą ludzie myśleli tylko o świętach, w styczniu mamy nowy rok, coś tam też jeszcze święta, jakiś rozruch, także też czekać do lutego. Coś nam tutaj wycięło em, naszego Prelegenta. Proszę Was o komentarze, czy go widzicie? Słyszycie? Jeśli widać, słychać, piszcie tak. Jeśli nie, dawajcie nie. Zobaczymy, może Kuba wróci do nas. Chcę tylko wiedzieć, czy słyszycie, widzicie? Czy to gdzieś może u mnie jest problem, chociaż ja szybciutko sprawdzę. Szybkość łącza, jak sytuacja wygląda. Nie, no. U mnie łącze jest dosyć szybkie, czyli gdzieś jego wyrzuciło. Okej, okay, no to moi drodzy dwa słowa w takim razie, zanim nam wróci Kuba. Tutaj jak widzicie jest adres konkursowy. Możecie nadsyłać swoje najfajniejsze flipy i wygrywać ładne, ładne dobre, cenne nagrody. Tam pod adresem tym oczywiście jest też Regulamin całego konkursu. Natomiast ja zachęcam Was serdecznie do tego, aby, aby wziąć udział w maratonie WIWN. To jest konferencja, która skupi 800 inwestorów, a która będzie dosłownie za 10 dni. Mamy z powrotem Kubę, coś go nam wyrzuciło. Kuba, byłeś na takich konferencjach jak ta kilka razy. Powiedz, co młodzi ludzie, co inwestorzy ci, co zaczynają inwestować, mogą z takiej konferencji wynieść. Przede wszystkim masę motywacji, bo jeżeli zaczynasz, to na pewno w twojej głowie rodzi się bardzo dużo pytań: czy ja jestem właściwy do tej pracy, czy jestem odpowiedni, czy jak wyremontuję jakieś mieszkanie, to mnie ekipa nie oszuka. I na te wszystkie pytania uzyskasz odpowiedź od ludzi, którzy już tą drogę przeszli. Poznasz niesamowite osobowości, które rok, dwa czy trzy lata temu miały dokładnie te same pytania w głowie, które ty masz teraz będąc na tej konferencji. Także to jest najlepszy możliwy event, który zmotywuje cię, da ci potężnego kopa do działania, a jednocześnie zapewni tobie. Taki background w postaci kontaktów, bo zawsze potem do takiej osoby możesz wrócić, porozmawiać, zapytać się, jakiś problem rozwiązać. Super, dziękuję Ci serdecznie. Ja też właśnie ostatnio byłem na konferencji u Adriana Gorzyckiego, jak było to święto mhm. kapitalizmu. Kapitalizmu, tak. I to, co mnie urzekło niesamowicie, to to, że masa ludzi nawiązywała ze sobą kontakty. Był kontrolowany networking, u nas też taki będzie w sobotę, Super. dzień wcześniej, gdzie mam zaplanowane tak, aby jak największa liczba osób porozmawiała z jak największą liczbą osób i mam na to bardzo ciekawy pomysł, bardzo ciekawy plan, więc będzie można dosłownie zahaczyć każdego. Będzie to networking, właśnie moderowany i będzie trzeba w 15 sekund przedstawić się, Czego poszukujesz i co możesz zaoferować? Druga osoba to samo. Jeżeli jest klej, to wymieniamy się kontaktami. Jak nie, to przechodzimy dalej. I zrobimy tak, żeby każdy z każdym gdzieś tam mógł nawiązać kontakt no, i porozmawiać. I to jest niesamowite. Ja u Adriana rozmawiałem z wieloma osobami oczywiście byli tacy, na przykład była. Jak dobrze pamiętam Anita, która organizuje obozy biegowe, czyli gdzieś tam, jak zimno się robi, wylatują do Portugalii, zorganizowaną grupą i sobie ćwiczą, biegają. No coś dla kogoś, kto coś takiego lubi. Ale były też osoby, które robią duże biznesy, które mają do zaoferowania fajne rozwiązania, które mają kapitał, które mają ekipy remontowe, no i to sprawia, że dzięki temu ruszamy się gdzieś do przodu, no ja tam akurat poznałem z dwóch fajnych youtuberów i u nas też będzie wielu gości specjalnych, szczególnie z YouTube'a będzie tak, zapowiadał się Paweł Świniarski wiem, że Wojtek Woźniczka jeszcze podejmuje decyzję, czy będzie, czy nie ale Paweł Świniarski jest mega gość i ma niesamowite zasięgi, zaprosiliśmy Winicjusza, nie wiem czy kojarzycie z YouTube'a, to też taki gość, który jeździ i robi wywiady, bardzo fajny Człowiek ze Szczecina, który ma być i, i to wszystko sprawia, że poznajesz takich ludzi, a potem robisz krok do przodu. Poznaliśmy TikTokerów fajnych, którzy gdzieś tam mają nasz kanał na TikToku pociągnąć. Zobaczyliśmy rozwiązania i rzeczy, których wcześniej nie widziałem, a które będziemy mogli też zastosować u nas na konferencji. I to jest właśnie to, gdzie jeżeli tylko masz trochę powera, to możesz dobrać się w zespół z ludźmi takimi, z którymi będziesz robić niesamowite rzeczy, niesamowite deale, niesamowite e, transakcje. O tutaj właśnie Jakub Polencki i Sławomir Stankiewicz. To, to jak wejdziecie na stronę MaratonWiwn.pl to jest cała agenda, ale będziemy o tym rozmawiać przede wszystkim, jak tam kryzys, a sukces no i przecież wielu z tych, którzy zaczynali właśnie tak jak Piotr Matliński zaczynał pod naszym sztandarem. Mamy tutaj Adama Grzymskiego, który z Piotrem Matlińskim robią teraz kamienice i idą na całość. Darek Kusper, nasz lider z Krakowskiego, który kiedyś zaczynał i miał swoją sieć lodziarni, a potem przeszedł w nieruchomości, zaczął inwestować. Apolonia Aleksandrowicz, która jest niesamowitą pośredniczką w Warszawie, a też pod naszymi skrzydłami zaczynała. Paweł Preisner, no to człowiek, który buduje, który robi niesamowite rzeczy, więc no jest szansa, że będzie bardzo fajnie. Paweł Albrecht, Alex Weiss, ponad 130 flipów. Tomasz Góra, nasz wspólnik od bardzo dużych inwestycji, a z którym teraz otworzyliśmy. Alternatywną spółkę inwestycyjną. To jest taki alternatywny fundusz inwestycyjny, gdzie po prostu możemy zbierać kapitał z rynku i robić niesamowicie duże, duże rzeczy. Alfiako będzie nam wszystko prowadzić, więc jeżeli tylko masz ochotę być z nami, to zapraszamy. Będzie można w sobotę z nami wieczorem pogadać, a w niedzielę zintegrować się również, ale i wysłuchać rzeczy bardzo ciekawych, które właśnie osoby niektóre będą miały tutaj do powiedzenia. Więc. Super. Daniel, to widzę, tu napisał komentarz. Daniel jest internautą, który czasem się pojawia i bardzo realne komentarze nam wypisuje i dyskutuje ze mną. I właśnie zadał pytanie, czy zaprosiłbym kogoś, kto jednak nie widzi, że jest tak różowo, bo to już trochę nudne jest. Znaczy, nudne jest tak faktycznie, że my mówimy tak różowo i, i cały czas optymistycznie. To znaczy, ja to wiem, co się dzieje, bo co pewien czas sprzedaje mnie ruchomość, pomimo że jest ciężko, i co jakiś czas wpada na konto 30, 40, 60, 70 tysięcy. Więc super sprawa. I ja wiem, że dzisiaj, gdzie masa ludzi wypadła z rynku, jest lepiej przejmować perełki no i dobrze na nich zarabiać. Więc jeżeli. Daniel, chciałbyś posłuchać, jaki patent ma Danusia ze Śląska, albo co ciekawego zaoferuje nam Paweł Albrecht, czy, czy właśnie Adrian Gorzycki, to, to myślę, że warto być i posłuchać się w tym kierunku, w jakiś sposób też zmotywować się, ale oczywiście... No To zależy, bo to patrzymy na tą samą szklankę, Daniel. Ty patrzysz na tą szklankę, może teraz do połowy pustą, ja patrzę do połowy pełną. A każdy z nas coś tam z tego może wyciągnąć. Nie kuba, co ty byś podpowiedział? Ja bym podpowiedział, że to, czy jest różowo, to tak naprawdę jest kwestia tego, jakie okulary założysz, bo tak jak Wojtek mówisz, patrzymy dokładnie na to samo. Tylko każdy ma jakiś filtr, przez który patrzy. I. Dla jednych ta sytuacja, że jest trudno, to jest tylko motywatorem jeszcze większym. Jeszcze więcej pracy wykonam, jeszcze więcej się nauczę, nie wiem, zamiast obejrzeć trzy nieruchomości dziennie, obejrzę pięć i tak dalej, i tak dalej. I to do tego się sprowadza. No jakby Warunki rynkowe są wszędzie takie same. No trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego inni lepiej się poruszają na tym rynku. A drudzy mają jakieś w tym opory i problemy. No, nie wiem, Daniel, czy też widzę tutaj Twój komentarz, czy zrobiłeś też jedną inwestycję, dwie, pięć, dziesięć czy dwadzieścia? Bo też no, jakby postrzeganie jest zupełnie, zupełnie inne. To jest to, o czym mówiłem na początku, że pierwszy flip był dla mnie ogromnym problemem, drugi jeszcze też, ale jak znalazłem trzecie i czwarte mieszkanie, to powiedziałem, lecimy na całego i bez zatrzymania. I tak lecę do dzisiaj. A jakby to, co się dzieje, to tylko motywuje mnie do tego, żeby myśleć jeszcze więcej i zmieniać tą strategię, tak, żeby być jeszcze lepszym. Mikołaj Szwarc tutaj napisał taki komentarz. Mikołaj, ale chyba nie o to chodziło Danielowi, bo chyba ja Daniela nie nudzę. To znaczy, on komentuje tutaj moje te spojrzenia na rynek, oczywiście optymistyczne, i jakby konkuruje tutaj tak bardziej realnie natomiast raczej nie nudzę, bo jakbym nudził, to by go to właśnie tu nie było, ale jest no i, i, i fajnie, bo jakby tak, ja przyznam, że jestem optymistą i tak ostatnio też byłem na kanale u Adriana Gorzyckiego, można sobie gdzieś tam zobaczyć moje wystąpienie na kanale przedsiębiorców i była masa komentarzy różnego rodzaju pesymistów, że tak nazwę, tam hejterów też nie wspomnę, bo tam są tacy, którzy przyjdą i Piszą byle co byle by napisać i byle by tam człowieka zdołować. Natomiast ja myślę, że są potrzebne wszelkie komentarze z taką kontrą, nie? gdzie można merytorycznie sobie porozmawiać. Merytorycznie. Tak? Takie, takie komentarze piszę i to mi się podoba, bo to chodzi o to, żeby każdy z was sobie wyrobił jakieś zdanie. No, dzisiaj tych, którzy mówią, że będzie bieda, że będzie kryzys, że będzie katastrofa, że ceny nieruchomości polecą, to jest cała masa ludzi. Jak zauważyłem, to albo są to politycy którzy chcą podsumować ten rząd, który jest i wytknąć im te ustawy i wszystko, i przestraszyć ludzi, właśnie po to, żeby gdzieś tam się wybić, to jest jedno. Drugie to są osoby, które na giełdzie, na forexie, na innych tam rynkach działają alternatywnych i do nieruchomości i po prostu chcą zniechęcić ludzi do nieruchomości, no bo wtedy być może oni przyjdą na forex albo tam gdzieś do kryptowalut, więc to są takie osoby. Albo są to osoby, które nie mają żadnego pojęcia o nieruchomościach, więc to jest coś tam gadają, żeby przyciągnąć. Dzisiaj takie tematy bardzo mocno się. Chwytają, bo jak ja sam łapałem się na to, bo jak widzę morany, załamanie rynku, katastrofa, bieda, no to wchodzę, ale tam takie, tam pitu bitu, a tak naprawdę bez potwierdzenia żadnego. Ja jestem ze stanowiskiem takim optymistycznym dla kontry. Są osoby, które realnie bardzo podchodzą, patrzą i też coś merytorycznie jego opiszą. No i pewnie są też tacy, którzy merytorycznie będą się odnosić przeciwnie. I warto takie komentarze dawać, bo wtedy każdy z Was może sobie to zdanie jakby rzeczywiście wyrobić. Nie? Wojtku, jeżeli mogę coś dodać, bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ta konferencja, ten maraton jest właśnie głównie po to, żeby takie osoby które się wahają, nie wiem, zaczynają, nie wiem, nie mają informacji, boją się, żeby przyszły i porozmawiały, żeby właśnie czerpały tą energię od tych innych uczestników. I to też, co chciałem dodać jeszcze może do tej mojej poprzedniej wypowiedzi o maratonie, bo my czasami tak y, widzimy takie osoby jak ciebie, nie wiem, Adriana Gorzyckiego, tam Pawła Preissnera, gdzieś tam w internecie, cały czas one występują na YouTubach, webinary i tak dalej, i czasami mamy takie przeświadczenie, że boimy się do tych osób podejść, pogadać. A to jest tak naprawdę normalny, bardzo fajny, życzliwy facet, każdy z tych, każda z tych osób, bo nie byłby y, w tym miejscu, w którym jest, gdyby nie pomagał innym ludziom. Także to, to, co chcę dodać, to nie bój się porozmawiać, podejdź zawsze, każdy ci pomoże, tak? Zadaj pytanie, które cię gryzie, nie wiem. Po to jest ta konferencja, po to jest, żebyśmy wymieniali właśnie te doświadczenia, wymieniali informacje i sami się wspierali, po to jest ta społeczność. I to jest największa wartość winna, uważam, to jest właśnie społeczność. I pod tym się podpisuję rękami i nogami. Słuchajcie, mija nam tam godzinka. Dziękuję Ci, Kupa, za obecność. Będziesz z nami na maratonie, będzie można z tobą pogadać. Właśnie to jest najlepsze, bo tak ktoś może powiedzieć, że Rzechowski tam, nie wiem, no dobra, no, zjadł zęby na tych nieruchomościach, ja faktycznie dzisiaj robię. Zbliżam się do 54, 54 inwestycji w tym roku. Z których 42, 4, no, około 42. Realizuje, a z tych 42, chyba 24, co na dzisiaj wystawione na sprzedaż. Jedna zeszła wczoraj to jest 23. I, i, i gdzieś tam faktycznie bywał na tym YouTube na kanale, ktoś może powiedzieć, a, to, no to tak, jakbyśmy chcieli sam sobie pogadać, nie wiem, z, jakby tutaj, no tu nie, nie chciałbym się tam przyrównywać, ale na pewno by mi sprawiło trudność, nie wiem, podejść do. Kulczyka, gdyby żył, albo tam do jakiegoś naprawdę milionera z wyższej z wielkiej półki. To jest bariera, to jest jakiś problem. Okej, okay, on tam coś zjadł, osiągnął, nie jest brzuską sobie pogadać. To nie jest takie hop, -siup nawet co tam gadać? I do Jakuba Midla dzisiaj trudno się dobić już, gwiazdora naszego z podwórka. U którego będę na kanale chyba za tydzień, notabene. Natomiast Kuba to jest swój ziomal z rynku mazowieckiego, warszawskiego. To jest człowiek, który działa, który, który być może nie będziecie mieli takie bariery. Można podejść do niego, można go dotknąć, można się z nim pogadać, wypić kawę, umówić się, może zrobić deala. Kuba otwarty jest na wspólnego rodzaju, różnego rodzaju biznesy i takich ludzi będzie o wiele, wiele więcej. Więc Potwierdza. to właśnie daje nam konferencja, która sprawia, że to, co jest niemożliwe. Nie, dzieje, dzieje się nie, i jest możliwym. To trzeba tylko w głowie sobie przestawić, nie, że, że no zamiast posiedzieć przed telewizorem czy tam, nie wiem, coś zrobić w weekend, to, to ja przyjdę i wyjdę z strefy komfortu i poznam tego człowieka, zapytam go, nie? To, to jest ważne. O, patrzcie, na przykład Daniel właśnie napisał w komentarzach, że polskich Seta wygrały, więc sprzedaje swoje mieszkanie, w którym mieszka. Daniel, bardzo dobra decyzja. A nie, czekaj. Jak, jak ceny nie spadną, to w kolejnym roku, jakby poszły w górę. No, dosyć ciekawa sytuacja. Dobra, pozdrawiamy was serdecznie. Widzimy się na maratonie. No, i gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, piszcie. Przypominam, że trwa konkurs. Wimber łamane na konkurs. Jak ktoś chce wziąć udział na najładniejszego flipa. Nadsyłajcie nadsyłajcie zdjęcia, będziemy działać. Kuba, dziękuję Ci serdecznie za czas, pozdrów żonę, Sławka, jak go spotkasz, widzimy się na maratonie niebawem. Dzięki serdeczne dla Ciebie Wojtek, dzięki dla całej ekipy, dzięki dla ludzi, którzy oglądali, do zobaczenia na maratonie. Pozdrawiamy Daniela, pozdrawiamy serdecznie, inny Daniel pyta, czy nasza rozmowa będzie dostępna na Spotify, być może tak, bo było, poprosimy kolegę, żeby nam tam wrzucił Mikołaj z Niemiec, przyjeżdża na maraton, wspaniale, cieszę się do usłyszenia, do zobaczenia, pozdrawiam.